Cześć, witam cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć ci o tym, jak zmotywować się do działania. Pokażę ci 10 kroków, przez które musisz przejść, żeby być tytanem osiągania celów. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy! Chcesz mieć silny charakter, prawda? Chcesz być człowiekiem, który jeśli coś sobie postanowi, jeśli coś go zainspiruje, jeśli postawi sobie jakiś cel, to potrafi go realizować. Powiem ci coś, ja jestem takim człowiekiem. Zrealizowałem wszystkie swoje marzenia w życiu i to w wieku nieco powyżej 30 spełniłem wszystkie marzenia. Ale to nie była umiejętność, z którą ja się urodziłem. To było coś, czego sam musiałem się nauczyć. I dlatego dzisiaj chcę przekazać ci tą bezcenną wiedzę. Dlatego koniecznie zobacz ten film do końca, żebyś później nie żałował. Żebyś nie był z tych ludzi, którzy mówią: Krzysiek, szkoda, że ja wcześniej nie oglądałem twoich filmów. No, 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 nie bądź właśnie taki. Więc lecimy po kolei. Słuchaj, pierwsza rzecz to jest to, żeby zacząć się nagradzać za właśnie to, co robisz. Dzisiaj będzie specjalny bonus w tym filmie, właśnie na samym początku, odnośnie tego nagradzania, ponieważ ja ostatnio nagrodziłem się za wiele różnych rzeczy, które udało mi się zrealizować. Staram się w życiu co jakiś czas tworzyć sobie pewne punkty. Punkty, kiedy coś osiągnę, zarobię określoną ilość pieniędzy, osiągnę jakieś cele związane na przykład ze zdrowiem, poradzę sobie z jakimiś swoimi własnymi wyzwaniami, bo też jestem człowiekiem, też mam swoje wady, słuchaj. Też do dzisiaj cały czas pracuję nad sobą, odkrywam siebie na nowo i wiesz co, im więcej się uczę, tym więcej dostrzegam jeszcze rzeczy, które mogę w sobie poprawić. Więc mam na tyle w sobie po prostu pewnego wglądu, że wiem, że jeszcze mogę tak nad wieloma rzeczami pracować. No i udało mi się kilka takich celów swoich zrealizować w życiu i stwierdziłem, że na 41 urodziny zrobię sobie taki prezent. No i teraz, słuchaj, przez kilka minut pokażę ci właśnie, jaki to jest prezent, a później wrócimy do filmu. Więc mam nadzieję, że cię to zaciekawi, bo jest to bardzo egzotyczny temat. No, mam nadzieję, że ci się podobało. Mi się podoba jak cholera. Powiem ci, że jest to niesamowicie wciągająca sprawa. Po prostu z całą rodziną, z moimi dziećmi, z moją żoną spędzamy na tym ostatnio sporo czasu. Siedzimy sobie wieczorem godzinkę czy dwie i pykamy w kółko po prostu, bo jest to no na zasadzie jeszcze jedna piłeczka, jeszcze jedna gra, jeszcze jedna gra, jeszcze jedna gra, jeszcze jedna i tak mijają 3 godziny. Natomiast bardzo się cieszę po prostu, że coś takiego sprawiliśmy dla naszej rodziny i mogę się tym cieszyć, ale właśnie zobacz, to jest właśnie ta nagroda. I my powinniśmy, słuchaj, na tej zasadzie ustalać sobie po prostu nagrody. Popatrz się, jest coś takiego w psychologii, co nazywa się behawioryzmem. Może to brzmi nazwa bardzo egzotycznie i trudno dla ciebie, ale to jest prosta sprawa. Tresowałeś kiedyś psa? To jest właśnie behawioryzm. I tak samo tresuje się dorosłego człowieka, tak samo uczy się dziecko, no nie nazywamy tego tresurą, bo to brzydko brzmi, natomiast to jest dokładnie to samo. Czyli pies przynosi, rzucasz mu piłkę, pies przynosi ci piłkę, dajesz mu smakołyk. Czyli jest pewne zachowanie, które chcemy wzmacniać, dajemy za to nagrodę. Jeśli jest jakieś zachowanie, którego nie chcemy wzmacniać, chcemy je wyeliminować, odbieramy tą nagrodę. Czyli na przykład dziecko jest niegrzeczne, zabieramy mu zabawkę, nie? Albo dajemy je do konta, żeby tam w kącie było nudno, nie krzywdzimy go czy w jakiś sposób, tylko po prostu sprawiamy, że jemu jest nudno przez chwilę, odbieramy mu fajny czas, odbieramy mu to zainteresowanie i dziecko wtedy się uczy, o i kiedy ja jestem dobry, zachowuję się jak człowiek cywilizowany, to wtedy mam fajne zabawki i wszystko jest dobrze i rodzice się ze mną bawią, a jeśli zachowuję się trochę niegrzecznie, no to wtedy te pozytywne emocje gdzieś znikają. Więc popatrzcie, tak samo róbmy sami sobie.
Bo to nie jest to, że jak ty dorastasz, to później twój umysł się zmienia w jakąś hybrydę niesamowitą, obcy tam włazi i już później nie działa. Działa, behawioryzm działa cały czas. Jak jesteś kobietą i masz męża i chcesz go wytresować, to go tresuj jak pieska. Jak jest cudowny, wspaniały i tak dalej, no to co mężczyźni lubią najbardziej? Dobrze lubią w łóżeczku trochę się pobawić, prawda? Ale lubią też dobrze zjeść, lubią też jak go przytulisz i tak dalej. Okazuj temu mężowi wtedy czułość, kiedy on jest dobry, a kiedy nie jest do końca dobry, to mu o tym powiedz. Nie dąsaj się i nie wnioskuj, że on tam się domyśli. Natomiast popatrzcie, wracając do ciebie samego po prostu. Zrób sobie tak, że popatrz, postawisz sobie jakiś cel, nie? Postawisz sobie jakiś cel, bo ja stwierdziłem, że jednak maszyna do pinballa za 46 tysięcy złotych to jest nie do końca rozsądna sprawa, a chcę kupić drugą Godzillę, więc stwierdziłem, okej, postawiłem sobie cel finansowy. Dlaczego? Bo jestem skupiony troszeczkę teraz na finansach, z tego powodu, że mam już ten poziom wolności finansowej, mam pieniądze i tak dalej, ale mam taki plan, żeby za kilka milionów na ziemi, którą kupiliśmy na tropikalnej wyspie, wybudować właśnie przepiękną, po prostu niesamowitą, unikatową willę. Kiedyś wam opowiem o tym, już zresztą pokazywałem wam tą ziemię. Kupiliśmy z żoną właśnie 17 arów przy samej plaży, po prostu z widokiem na parki narodowe, tam gdzie kręcono Szybkich i Wściekłych, 9. część. Niesamowite miejsce. No i tam właśnie za parę milionów taką willę chcę wybudować. To postawiłem sobie teraz cel, że jak będę kupować sobie maszyny do pinballa, bo mnie to wkręciło, no i każda jak ma kosztować 40-50 tysięcy, to będę je kupować za 1/10 tych pieniędzy, które na czysto sobie gdzieś odłożę. Czyli żeby kupić maszynę za 45 tysięcy, to ja muszę 450 tysięcy odłożyć, nie? I wtedy kolejną maszynę mogę kupić. Fajny cel, bo motywuje, mobilizuje, sprawia też, że jest jakaś równowaga zachowana pomiędzy poważnymi życiowymi sprawami, a zabawkami, prawda? No ale mężczyźni w każdym wieku lubią swoje zabawki. Niektórzy kupują sobie w kryzysie wieku średniego po 40 czerwone Ferrari, a ja sobie kupiłem pinball. Natomiast nagradzaj się właśnie, zobaczysz, że wtedy twoja motywacja wzrośnie. I bądź człowiekiem wtedy, który, no, dotrzymuje sobie danego słowa, czyli nie tak, o kurczę, nie udało mi się zrealizować, ale i tak sobie coś tam kupię. Nie. Nagradzaj się tylko wtedy, kiedy zrealizujesz cel, wtedy wytworzysz w sobie ten silny charakter. Druga sprawa to jest to, że właśnie ten cel musi być jasno określony. To nie może być cel, który jest jakiś wątły. Zobacz, ja powiedziałem, maszyna do pinballa 45 tysięcy, Godzilla w wersji limited, nie limited, tylko premium, kosztuje tutaj w Tajlandii, w Polsce chyba nawet jeszcze drożej, to 450 tysięcy musi być odłożone na czysto. Bardzo konkretny cel, nie? Bardzo konkretnie postawiony. I teraz ten cel nie tylko ma być konkretny, nie na zasadzie, o, więcej pieniędzy, lepiej się będę zachowywać. Nie, to muszą być konkretne rzeczy, ale powinien być spójny z tobą. Czyli nie jakieś marzenia spełniasz swoich rodziców, gdzie oni mają jakieś, wiesz, wobec ciebie swoje niezrealizowane marzenia i ty masz zostać prawnikiem, bo tata zawsze chciał być prawnikiem. Nie, to mają być spójne z tobą marzenia, takie, które faktycznie dają ci, które cię jarają, nie? Które sprawiają po prostu, że wiesz, że ci się ciśnienie podnosi, jak o nich pomyślisz, że cię fascynuje coś, że masz zajawkę, że masz obsesję na punkcie czegoś. Ja tak mówię, zanim tego obcego kupiłem, to oglądałem wszystko, co jest w internecie na temat obcego, a w ogóle pinballe później zacząłem oglądać. Przez parę miesięcy oglądałem taką ilość tego na YouTubie, że masakra, nie? Bo po prostu wpadłem w taką zajawkę niesamowitą i dlatego zmotywowało mnie to do tego, żeby właśnie wykonać swoje zadania i później sobie zrobić prezent. Natomiast ty masz mieć właśnie cel, który jest spójny z tobą. Nie masz komuś innemu imponować. Jak to się mówi, nie imponuj ludziom, którzy nie mają dla ciebie znaczenia. Tylko rób to, co jest dla ciebie ważne, nie? To ma być cel, który, wiesz, zmieni twoje życie na lepsze. I będziesz go naprawdę pragnąć, bo zobaczysz, że wtedy dużo łatwiej to się realizuje. Jeśli ty jesteś człowiekiem, który jest zadowolony ze swojej sylwetki, może masz nadwagę 10 kilo, ale masz to w dupie. Nie każdy musi wyglądać jak model. To, że, no wiem, bo ci kolega powiedział, czy co tam, czy widzisz na Instagramie, wszyscy mają sześciopaki, to tylko dlatego po prostu, żeby tak jak inni wyglądać, jak sobie kupisz karnet na siłownię, to małe szanse, że będziesz tam chodzić. Chyba że faktycznie tobie zależy, że masz marzenie takie, żeby zbudować faktycznie kozacką sylwetkę i to sprawia, że jesteś w pewnym, tak jak mówię, w pewnej wręcz obsesji na tym punkcie, wtedy jak najbardziej, ale pamiętaj, żeby to był twój cel, nie? Twój po prostu. Ten cel powinien być również rozbity na mniejsze kawałki, żeby można go monitorować, nie? Jeśli na przykład ty chcesz, popatrzcie, schudnąć w ciągu roku 24 kilo, to sobie to podziel 2 kilo miesięcznie, 0,5 kilo tygodniowo. To jest wtedy zdrowe, nie?
Co więcej, możesz to monitorować, możesz patrzeć, czy to, co ja robię, prowadzi mnie w kierunku realizacji mojego celu. Każdy z nas ma trochę inny organizm. Wiele z różnych rzeczy, słuchaj, ciężko się dzisiaj tak naprawdę odnaleźć w tym, co jest zdrowe, co lepiej iść, pobiegać super szybko przez 20 minut, czy przez 2 godziny zrobić spacer. Co będzie zdrowsze? Cholera wie. Jedni mówią tak, jedni mówią tak. Jedni mówią dieta ketogeniczna, jedni mówią jedz samą wołowinę, inni mówią jedz same owoce. Jeszcze ktoś inny mówi frutarianie, wegetarianie, weganie i tak dalej. Ty musisz znaleźć dla ciebie to, co tobie pasuje, nie? Monitorować to, patrzeć po prostu, rozbijać sobie. Na jakieś właśnie kawałki. Tak jak ja pisałem, patrz, doktorat, zresztą dalej go piszę. To jest moja taka odyseja doktorancka. Studia już skończone dawno, a z doktoratem się teraz wożę. Natomiast ja i tak napisałem go, teraz mam problem z poprawkami po prostu, nie? Bo oni ciągle chcą poprawki, ciągle jest coś nie tak i z tym się strasznie dużo wożę. Natomiast jak go pisałem, to mnie to przerażało na początku. No napisać 100 stron po angielsku językiem naukowym, gdzie każde zdanie w dodatku musi mieć poparcie w literaturze. To jest strasznie czasochłonny proces. Ale jak sobie to rozbiłem na rozdziały, jak zacząłem później, okej, no to w tym miesiącu jeden rozdział, nie? W tym miesiącu dwa rozdziały i zacząłem to robić po rozdziałach, a później po podrozdziałach, to nagle okazało się, że to jest prostsze niż mi się wydawało. Więc takie rozbicie tego celu na kawałki sprawi, że twój mózg nie będzie przytłoczony tym gigantomanią twojego celu. Bo czasem mamy cele bardzo duże, bardzo ambitne. No chcesz zarobić 10 baniek, no to jasne, droga wolna. Tylko to trzeba sobie rozbić na kawałki. Bo jak dzisiaj zarabiasz 5 tysięcy czy 10, to droga do 10 baniek jest no niewyobrażalna dla twojego umysłu, nie? Jest tak po prostu daleko, jest tak odległa ta liczba od tego, co ty dzisiaj zarabiasz, że on się będzie buntować i właśnie motywacja będzie ci spadać. Ale jeśli sobie to rozłożysz na kawałki, zobaczysz, będzie łatwiej. Trzeba usunąć konflikty wewnętrzne. Bardzo ważny temat. I zanim ci go wyjaśnię, to słuchaj, chcę ci przypomnieć bardzo ważną rzecz. Widzimy się w niedzielę o godzinie 10 na szkoleniu na temat budowania pewności siebie. Jeśli chcesz naprawdę stać się tytanem życia, jeśli chcesz być człowiekiem, który wierzy w siebie, zna swoją wartość, ma zdrową samoocenę, jest człowiekiem pewnym siebie, który potrafi podejmować decyzje, to ja cię nauczę, jak to zrobić. Za darmo, w niedzielę o 10. Koniecznie ustaw sobie już teraz przypomnienie w telefonie, żeby nie zapomnieć, bo wiele osób później przychodzi mi po 2 godzinach, jak ja już jestem pod koniec szkolenia i oni, o Krzysiek, zapomniałem. Nie ma zapominania. Masz być porządnym człowiekiem, kurczę, który coś postanowi sobie, będę u Krzyśka na szkoleniu o 10, ustawiam alarm i jestem. No, a mam dla ciebie jeszcze fajny prezent w dodatku, bo słuchaj, właśnie trwa wielka letnia promocja. I w tym tygodniu są inne programy już się pokończyły. Kto nie skorzystał, to trudno teraz płacz i zgrzytanie zębów i może żałować. Ale w tym tygodniu znowu mam dla ciebie 2 nasze programy. Jeden z nich to Akademia Związków, gdzie jest 30 mega wykładów na temat tego, jak zbudować szczęśliwy związek. I co mnie, moi drodzy, śmieszy, to jest to, że ludzie tak mało edukują się w temacie relacji damsko-męskich, bo ja od tego jestem ekspertem. Męsko-męskich, damsko-damskich. No nie bardzo ogarniam, tego ludzi raczej nie uczę, chociaż wiele rzeczy można wykorzystać tutaj, prawda? Natomiast jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, ludzie wskazują, najważniejsza dla mnie rodzina, najważniejsza moja żona czy mój mąż. Ale żeby nauczyć się tego skilla, jak z tym człowiekiem budować zdrową relację, jak ją utrzymać przez całe lata, to nikt nie kiwnie nawet palcem. Bardzo mało osób. Więc nie bądź takim człowiekiem, bo masz teraz nasz kurs Akademia Związków za grosze. Za ułamek normalnej ceny. I co jest piękna rzecz, to jest to, że tam masz 30 wykładów, na których nauczysz się właśnie, jak związek nie tylko zbudować, ale utrzymać go przez długie lata. I to jeszcze szczęśliwy związek, taki, w którym ty i twój partner czy partnerka będziecie spełnieni. Skorzystaj, bo uwaga, jest jeszcze jedna bomba w tym tygodniu, a to jest transformacja 90 dni. To nasze już kultowe szkolenie, mimo tego, że ono dopiero ruszyło w tym roku, na początku roku, to już się stało kultowe. Setki osób już przez nie przeszły i zmieniły swoje życie. Jest to, można powiedzieć, czym jest ta transformacja 90 dni? Jest kontynuacją wyzwania 90 dni, czyli razem te kursy tworzą mega pakiet 180 dni. Natomiast w transformacji sięgamy bardzo głęboko do twojej osobowości. Uczymy cię, w jaki sposób możesz być człowiekiem, który jest świadomy tego, co robi, który jest spełniony, nie tylko realizuje cele, ale jeszcze się cieszy tymi celami, cieszy się całą ścieżką, potrafi być szczęśliwy w życiu, spokojny, spójny ze sobą, który zna swoją wartość, zna swoją przeszłość, wie skąd pochodzi, akceptuje siebie, akceptuje to wszystko, co przydarzyło mu się w życiu. Jest człowiekiem inteligentnym emocjonalnie, jest człowiekiem, który sobie świetnie radzi biznesowo, emocjonalnie, w relacjach z innymi ludźmi.
Więc jest to piękny kurs i teraz w tym tygodniu, jak wejdziesz sobie na tą stronę, gdzie jest ta promocja, czyli wyzwanie90dni.pl, łamane przez lato, to uwaga, tam daje ci jeden dzień kursu, dzień 19, zupełnie za darmo. A jest to niesamowity bąbelek na temat koherencji serca i umysłu. Jest to niesamowite ćwiczenie, które nauczy cię, jak synchronizować rytm pracy twojego mózgu, twojego serca i twojego oddechu. Czyli trzy kluczowe organy twojego ciała, które no, odpowiadają za twoje życie, w jaki sposób sprawić, że one pracują w tym samym rytmie, co da ci niesamowity wyrzut energii, motywacji do działania, flow. Daje ci ten jeden dzień tego programu na tej stronie wyzwanie90dni.pl łamane przez lato. Teraz za darmo. Sprawdź go i zobaczysz wtedy, czym jest ten kurs. Zobaczysz wtedy, na jakim poziomie stworzyliśmy dla was te materiały, bo jest naprawdę grubo. Więc zrób to teraz, bo to tylko przez parę dni ten dzień tu będzie, a później go już nie zobaczysz, póki nie kupisz kursu, nie? No, natomiast lecimy dalej. Słuchaj, kolejna rzecz to jest to, żeby pozbyć się właśnie tych konfliktów wewnętrznych. Popatrz się, jeśli ty na przykład widzisz, z jednej strony lubisz jeść, lubisz napić się piwa, lubisz, wiesz, sobie na coś pozwolić, a z drugiej strony chciałbyś właśnie mieć sylwetkę, w której jest 4% tłuszczu, to mam do ciebie złą wiadomość. Bez wiadra całych środków dopingujących nie uda ci się raczej tego osiągnąć, chyba że masz jakąś super genetykę. Raczej nie uda ci się tego osiągnąć. Więc albo jedno, albo drugie. Jeśli chcesz obydwie rzeczy złapać, czyli równocześnie, wiesz, żyć sobie takim dionizyjskim stylem życia i równocześnie mieć, kurczę, 4% tłuszczu i super sylwetkę, to te rzeczy dwie ze sobą w parze po prostu nie pójdą. Będziesz cały czas walczyć ze sobą i cały czas będziesz niezadowolony, bo jak sobie pozwolisz na coś dobrego czy niezdrowego, to będziesz mieć gigantyczne wyrzuty sumienia, a sylwetki i tak nie osiągniesz tej, którą byś chciał. Więc właśnie trzeba się pozbyć tych konfliktów. Jeśli jesteś człowiekiem, popatrz się, który z jednej strony chciałby zarobić dużo pieniędzy, a z drugiej strony ty na przykład masz negatywne podejście do ludzi bogatych. No, coś cię kuje wokół po prostu, jak widzisz, że komuś się coś udało większego zarobić. Czyli tak jak wiele osób w Polsce ma właśnie takie podejście, że no, bogaci to oszuści i złodzieje, że pierwszy milion trzeba ukraść i tak dalej, prawda? No to wtedy te konflikty wewnętrzne będą cię blokować, czyli odbierać ci motywację w kontekście naszego filmu. To usunięcie właśnie tych konfliktów wewnętrznych uwolni po prostu wolną twoją energię. Czyli nie chodzi nawet o to, tu nie musisz, wiesz, wtedy robić dodatkowej żadnej pracy. Po prostu przestaniesz sobie sam podkładać nogi. Kolejna rzecz to jest to, żebyś oparł swój cel o nawyki. O nawyki, bardzo konkretne nawyki. Bo wtedy jesteś w stanie po prostu ten cel przez długie nawet lata realizować. Ja staram się budować nawyki w każdym z najważniejszych obszarów mojego życia. Mój nawyk jeden jest taki, że jak przychodzi do mnie jeden z moich synków i chce się bawić, to ja rzucam wszystko, chyba że robię webinar dla was na żywo, no to wtedy ewentualnie musi poczekać, ale przeważnie rzucam wszystko i się z nim bawię. Bo to jest nawyk, który sprawia, że ja spędzam taką, jak chcę, ilość czasu z moimi dziećmi. Bo spraw, jak jesteś dorosłym człowiekiem, a przypuszczam tu po statystykach, widzę, że większość moich widzów to są dorośli ludzie, że nie masz za wiele czasu na przykład dla swojej rodziny, tyle ile byś chciał, bo jesteś dorosły, masz pracę, masz obowiązki, masz różne sprawy do załatwienia, różne swoje cele, plany, hobby i tak dalej. I tego czasu wtedy może brakować dla rodziny. Tylko wiesz co? Te dzieci szybko strasznie dorastają. To ja już zauważyłem. Mimo tego, że jestem dosyć młodym ojcem, bo mój jeden synek ma 5,5 roku, drugi ma 2 latka. Aktualnie, ale już widzę po prostu, no i ten okres później już nie wróci, już nie będziesz miał tego małego bobaska, później już ten mały inny kilkulatek, nie? A później będzie nastolatek, a później się wyprowadzi z domu i będziesz go widywać raz na miesiąc albo raz na pół roku. Więc ja na przykład stworzyłem nawyk, jak przychodzi do mnie synek, bawię się z nim. Wieczorem spędzam wieczór ze swoją rodziną. Nawet jak teraz jestem, to bardzo rzadko oglądam na przykład sam filmy jakieś, co wcześniej dawniej robiłem, zanim nam się dzieci urodziły. Teraz wolę spędzać czas właśnie w gronie rodzinnym wieczorami. Albo oglądać film właśnie razem też w gronie swojej rodziny. Jeśli chodzi o nawyk na przykład dbania o zdrowie, nie? To ja chcę dożyć do końca swoich dni w zdrowiu, więc codziennie wykonuję jakiś trening. Codziennie. Staram się wykonać jakiś trening. Rower, siłownia, pływanie, bieganie, czy spacer, cokolwiek, prawda? Ale żeby mieć po prostu to oparte o nawyk, codziennie ten trening musi być wykonany. Niezależnie, czy jestem gdzieś na wyjeździe, to w hotelu wykonam. A jak nie mam gdzie w hotelu siłowni, to pójdę na przykład na spacer rano, albo pójdę pobiegać. To wszędzie można robić. I ja wytworzyłem sobie takie nawyki finansowe, że określoną ilość pieniędzy na przykład oszczędzam każdego miesiąca, nie? Że odkładam sobie określony procent pieniędzy, że staram się podejmować mądre decyzje finansowe, oprócz oczywiście tej sprawy, którą dzisiaj rano ci pokazałem. To nie była najmądrzejsza decyzja finansowa, ale czasem można sobie zaszaleć i sobie zrobić prezent. Taki nie do końca rozsądny. Natomiast popatrz się, ja mam na przykład taki nawyk, najpierw praca, potem zabawa, nie?
czyli wyłączając te momenty właśnie z moimi dziećmi, prawda, które wiem po prostu, że chcę i że nigdy w życiu nie będę żałować tego, że spędziłem za dużo czasu ze swoim dzieckiem. Nigdy. To się nie stanie. Nie? Natomiast jeśli są moje na przykład, czy mam sobie pograć w tą maszynę na pinballu, czy pracować, to najpierw robię pracę, później się zajmuję zabawą. Bardzo dobry na przykład, wiesz, bardzo dobry nawyk. Więc staraj się te nawyki wyrabiać, my was tego uczymy, dopiero niedawno prowadziłem ostatnio dla was szkolenie na temat nawyków, więc jak pominąłeś je, to nie pomiń w tą niedzielę o 10, przypominam ci, że jest szkolenie o pewności siebie i przypominam ci, że jest mega promocja, gdzie masz teraz jeden z najpiękniejszych dni właśnie bąbelków, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy, możesz go sobie zobaczyć na stronie wyzwanie90.pl, łamane przez lato. Kolejna rzecz to jest to, żebyś zbudował osobowość, która jest związana z twoim celem, popatrz się. Czyli żebyś stał się takim człowiekiem, jakim chcesz być. Bo może ci się wydawać, że a to nie jestem ja, ale kim jesteś ty? Co to jest za koncept ty? Czy ty świadomie wybrałeś w ogóle, wiesz, przy urodzeniu ja będę taki, taki i taki? Czy może jest to efektem różnych doświadczeń, na które nie zawsze miałeś wpływ? I teraz ja myślę, że to jest efektem doświadczeń, dlatego warto nad tym pracować. Modyfikować to, jaki jesteś. Ja na przykład jak stwierdziłem, jak będę robić doktorat, studia doktoranckie, to stwierdziłem, że będę się trochę zachowywać jak naukowiec. Zacznę więcej korzystać z badań naukowych, a mniej czytać różne pierdoły w internecie. No i to mi się w życiu sprawdza fajnie, bo teraz jak szukam jakichś informacji, to sięgam do samego źródła, do badań naukowych i analizuję, a nie czytam, co tam piszą gdzieś na jakimś forum czy portalu. Jestem zdrowym człowiekiem, więc staram się dbać o zdrowie. Oczywiście też czasem pozwolę sobie na coś niezdrowego, ale w jakichś rozsądnych proporcjach, prawda? Więc ustalaj sobie takie role po prostu, które będą spójne z twoimi celami. Uczymy was tego z kolei w programie Wyzwanie 90 dni, w 5 dniu tego programu. Dalej, kolejna rzecz to jest to, żebyś potraktował swoje wymówki jak wyzwania. Jeśli coś ci sprawia trudność, jeśli twój umysł się przed czymś blokuje, jeśli tworzysz sobie jakieś historie, które sprawiają, że ciężko ci zrealizować dany cel, że ciężko ci się zmotywować, żeby coś zrobić, to potraktuj to dla siebie jako wyzwanie. Znajdź komfort w uczuciu dyskomfortu. Jeszcze raz to powiem. Znajdź komfort w poczuciu dyskomfortu. Niech rzeczy, które dla ciebie są niewygodne, staną się dla ciebie przyjemnością. Że jeśli robisz te rzeczy, bo tak powinno się zrobić, bo wiesz, że to jest dobre dla ciebie, to nawet kiedy czujesz jakąś nieprzyjemność spowodowaną, że coś ci się nie chce, że jesteś śpiący, że miałeś tego nie... że nie masz ochoty i tak dalej, no różne se tam wymyślamy rzeczy, bo mnie tu gryzie koszula, bo mnie to coś tam... To czuj, kiedy jesteś powyżej tych swoich wymówek, słuchaj, kiedy pokonasz swoje te ograniczenia, kiedy je pokonujesz. Nie chce mi się iść na trening, ale idę i w momencie, kiedy idę, to czuję po prostu jak rosnę, jak staję się lepszym człowiekiem, rozumiesz? To jest właśnie silny charakter. Silny charakter to nie jest to, że ja cały czas robię tylko rzeczy, na które mam ochotę. Jak będziesz tylko robić rzeczy, które teraz ci sprawiają przyjemność, to nie licz na to, że w życiu będziesz człowiekiem spełnionym i że osiągniesz coś większego. Bo to właśnie bycie ponad to, umiejętność właśnie odnalezienia komfortu w dyskomforcie. A nastawienie niech będzie właśnie takie, że ja staję się lepszym człowiekiem i to mnie po prostu wzmacnia. To sprawia, że kiedy robię coś, na co mi się nie miałem ochoty, miałem jakieś wymówki, pokonuję te swoje ograniczenia, to wtedy staje się coraz bardziej zajebisty. Kolejna rzecz, wybaczaj sobie te potknięcia. Popatrz, ludzie bardzo często demotywują się tym, bo coś, kurczę, się nie udało. No miałem jeść zdrowo, a zjadłem pizzę. Oj, jaki jestem teraz pełny i jestem w ogóle taki do niczego. Nie bądź dla siebie tym surowym sędzią. Nie pozwól, żeby twoje własne postrzeganie, żeby twoja samoocena cierpiała tylko dlatego, bo popełniłeś jakiś błąd, bo ci się coś nie udało, nie? Patrz na średnią tego, patrz na kierunek, w którym idziesz. Nawet jak sobie postanowiłeś, że wiesz, że zmienisz jakiś nawyk, to bądź dla siebie wyrozumiały. Zmiana nawyku to nie jest to, że ja od razu na pstryk palcem staję się perfekcyjny. Nie, to jest to, że pracuję aż do skutku, nie? Rozumiesz? Kolejna rzecz, to znajdź sobie jakieś wzorce do naśladowania. Znajdź sobie kogoś, kto już osiągnął, co chcesz osiągnąć i niech cię motywuje interesowanie się tym konkretnym człowiekiem. Uwaga tutaj na fałszywych celebrytów, na różnych tam influencerów z internetu, bo oni tam to wiele pokazują, mało robią. Natomiast jeśli jesteś w stanie znaleźć jakiegoś człowieka, który osiągnął to, co ty chcesz osiągnąć, to otaczaj się tym człowiekiem. Niech on będzie dla ciebie takim, wiesz, takim wyzwalaczem.
Ja mam na przykład takich mentorów, ludzi, których kiedy słyszę, jak słyszę Tonego Robbinsa, to w minutę od razu jestem zmotywowany do działania, bo już tyle szkoleń jego bardzo drogich czasem przerobiłem, prawda, wiele się od niego nauczyłem, więc dla mnie jak słyszę jego głos, automatycznie pyk, od razu wiesz, prostuje się i staje się takim bardziej aktywnym człowiekiem. Więc ty też znajdź sobie jakieś takie wzorce po prostu, które będą cię motywować, możesz napisać tu w komentarzach, może inni też podchwycą od ciebie pomysły, napisz tu w komentarzu pod filmem, kto jest dla ciebie takim wzorem w jakimś na przykład celu, który chcesz osiągnąć. No i ostatnia rzecz, to jest to, żebyś jak najczęściej otaczał się swoimi celami, żebyś sobie je wizualizował, żebyś sobie to wyobrażał, jak świetnie i cudownie będzie, kiedy ty zrealizujesz jakiś cel. Ja mam taki też cel właśnie w związku z tymi maszynami do pinballa, bo jak widzisz na razie postawiłem ją w biurze, bo mimo, że dom jest duży i 1200 metrów kwadratowych, to cholera, nie mam jakiegoś takiego dogodnego miejsca, żeby tą maszynę gdzie indziej wstawić, nie? I żeby była bezpieczna i tak dalej, więc stwierdziłem, że w biurze po prostu to jest na razie fajne miejsce, ale chciałbym sobie kino poszerzyć, dobudować tam jeszcze w sumie dwa piętra, każde dodatkowo tak, żeby było jeszcze z 35 metrów kwadratowych. Poszerzyć trochę siłownię, bo jeszcze parę maszyn mam na oku, i poszerzyć kino i wtedy w kinie zrobić miejsce na 10 takich maszyn do pinbala właśnie na tych 30 tam paru metrach, nie? Taki po prostu plan, takie coś mi wpadło do głowy. I teraz popatrz się, ja sobie to już wyobrażam, ja już widzę, jak to kino będzie wyglądać. Tu będzie kino, tam maszyny do pinbala, będzie taka man cave, to się nazywa, nie? Jak po angielsku. Więc stworzę sobie właśnie takie miejsce po prostu, gdzie z rodziną będziemy sobie wieczorami przesiadywać, grać, robić różne turnieje i będzie naprawdę cudownie i fantastycznie. Więc ja wszystkie te swoje cele, ja tą willę, słuchaj, którą chcę wybudować właśnie na tej wyspie, gdzie już ziemię kupiliśmy, to ja ją widzę przed oczami, ja już widzę, tam będą szklane ściany, będzie dżungla po prostu, piękne ogrody będą, jak będziesz siedzieć w sypialni, to jako, że to jest bardzo prywatne miejsce, zaraz przy ostatnia działka, już jest później park narodowy, więc tam nikt ci nie będzie przeszkadzać, będzie super prywatność, a z drugiej strony natura, więc będziesz siedzieć, wiesz, w sypialni będą przeszklone z przodu ściany, że w nocy po prostu, wiesz, jeszcze podświetlone fajnie, delikatnie te roślinki i czujesz się po prostu, jakbyś był w środku dżungli, a masz takie bezpieczne miejsce, klimatyzację i wszystko, nie? Tak samo salon będzie z tym, zresztą wszystkie pokoje będą z tym widokiem cudownym na ocean, który się będzie rozprześcierał po prostu, rozpościerał właśnie z przodu na 180 stopni, nie? Bo tam jest pełny po prostu widok na te wszystkie piękne skały i z przodu będzie przeszklone, z tyłu będzie przeszklone, czyli z tyłu dżungla, z przodu ocean, jeszcze basen fajnie łączący się z tym oceanem, czyli Infinity Pool. Ja to wszystko widzę przed swoimi oczami, bo ja to wizualizuję. I ja to widzę, później zgromadzę kapitał, żeby to zbudować, jeszcze trochę doświadczenia i wiedzy, i później to zbuduję. I później może kiedyś ty, za kilka lat przylecisz tu do Tajlandii, a ja cię zabiorę na przykład na wycieczkę motorówką. Tak, uwaga, jak właśnie osoby, które teraz skorzystają i zapiszą się do transformacji 90 dni w tej mega promocji, to dostaną również w listopadzie jeden dzień na motorówce tutaj w Tajlandii ze mną. Już w lutym takie coś zorganizowaliśmy, 20 parę osób tutaj przyleciało i było naprawdę cudownie. Więc popatrzcie, może ty następnym razem właśnie za kilka lat, nie? Może w listopadzie już, pokażę ci ziemię, wybierzemy się tam jak chcesz, nie? Natomiast i zobaczysz te piękne widoki. Natomiast za kilka lat może przylecisz i pokażę, albo będziesz wynajmiesz sobie na przykład ode mnie na parę dni taką willę i zobaczysz ją i przypomnisz sobie film, kiedy Krzysiek to miał w swojej głowie, kiedy tam jeszcze była po prostu dżungla zarośnięta krzakami, a on już to wszystko widział. Więc wyobrażaj sobie to, otaczaj się tym. Słuchaj, ja oglądam willę non-stop. Oglądam różne właśnie tropikalne, takie, które są wbudowane w teren, że one się nie wyróżniają, że nagle, wiesz, dżungla, a tu betonowy po prostu jakiś karton postawiony na środku, gigantyczny, tylko właśnie są wtopione w tą dżunglę, fajnie po prostu z tym otoczeniem współgrają i oglądam takie nieruchomości, inspiruję się tym cały czas, żeby mój umysł był blisko tego celu, rozumiesz? Czy jest mi to potrzebne do szczęścia? Nie, jestem szczęśliwym człowiekiem, ale mam ochotę taki projekt zrealizować, nie? Mam na to zajawkę po prostu, chcę to zrobić, taki sobie cel postanowiłem. Więc ty tak samo wizualizuj, otaczaj się tym, rozumiesz? Otaczaj się tym, bo jest udowodnione naukowo, że to sprawi, że będziesz mieć większą motywację, więc działaj, przyjacielu. Jeśli film ci się spodobał, wrzuć łapę w górę, subskrybuj kanał koniecznie, ustaw sobie powiadomienia. No i spotkajmy się w niedzielę o 10:00. I spotkajmy się też w programie Transformacja 90 dni. I w Akademii Związków. Korzystaj z tego, co ci tutaj daję, bo jest to po prostu czyste złoto. Coś, co działa, coś, co jest sprawdzone od wielu, wielu lat. I to nie tylko przeze mnie i przez moich kursantów, ale to jest to wiedza na całym świecie, która wprawdzie kosztuje bardzo duże pieniądze, ale już jest znana dla ludzi, więc korzystaj z tego po prostu, czyń swoje życie lepszym. No i co? I miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! 90 dni, wyzwanie do spełnienia, magików mistrzostwo, nie ma zwątpienia, elita VIP, w górę szybów znoszenia, jadę przez życie, to jest moje marzenie.